ścieżki, elegancka sprawa. Jesteśmy już tutaj, to zerkniemy od razu na owies, bo coś ładnie powychodził. Było wysiewane 200 kg na hektar. No, noski są powytykane jakieś tam. Akurat ścieżka tutaj jest. Jesteśmy na jęczmieniu, działce. Tu jest 60 arów, w takim trapezie trochę. Czekam na tatę, aż wróci sprzężyta. Już tu przyleciałem na pole z transportem wody. Zaraz wam nagram, jak to się u nas szybko odbywa, bez składania opryskiwacza. Zaczęliśmy już dzisiaj tak samo przężytka. Dobrze nam robota idzie, to mówimy już, na jutro będzie mniej. Kolorek ma elegancki. Dzisiaj chwastówka, a za tydzień lecimy aminokwasy, siarczan magnezu i pewno jakiś Dr. Green albo coś innego z mikro. A tutaj, gdzie ta kępka widać, też jest przężytko, tylko inna odmiana. Tutaj odmiana Tadeusz, a tutaj już odmiana Vivaldi. Jest taka drobniejsza, tak jakby trochę. Ale to taka ziemia jest, że tam, gdzie te drzewka widać, to jest żwirownia dawna. I tak samo tu u nas przechodzi, na, tak samo wszystko jest pod spodem, żwir do kopania. Czurek już jedzie, to lance mu zaraz złożę. No i teraz lanca z powrotem, niech sobie leci. Dajemy szmatkę, żeby nieczystości złapać w razie czego. Ale jeszcze tu nie odkręciłem, żeby powietrze dochodziło. Dobra, dawaj aksjala. Przerwa na lanie oprysków. Gram winetu i litr płynie aksjala. Thank you.
wylejemy dalej po wymieszaniu. Tutaj to czysta teraz ta szmatka. I teraz w drugą stronę. W drugą stronę, drugie lance. I tata jedzie dalej. I takim sposobem jesteśmy w stanie w ciągu godziny nawet 4 hektary zrobić. Najwięcej czasu zawsze zajmuje to składanie i jechanie do domu, powrót. To przez ten czas to nalejemy i opryskamy chociaż jeden opryskiwacz. A że jednym opryskiwaczem pryskamy 1 hektar praktycznie w mały zbiornik, bo to jest 400 tylko. A my dajemy 300 litrów. To tak to się prezentuje. No nic, dzięki za oglądanie i my lecimy dalej z robotą.